Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 36 werset. Umarły wraz z Chrystusem. W momencie, gdy człowiek uwierzył, że jest martwy i że Chrystus umarł za niego, był natychmiast pogrzebany w wodzie przez zanurzenie, bo to symbolizuje chrzest. Pan Jezus wyraźnie nauczał uczniów, aby grzebali każdego, kto uwierzył. W dniu Pięćdziesiątnicy 3000 uwierzyło i zostało pogrzebanych tego samego dnia. Tak samo było z Etiopczykiem. W chwili, gdy uwierzył, powiedział: zobacz, tu jest woda, co stoi na przeszkodzie, abym został pogrzebany lub ochrzczony. Jakie to proste. Dowiedział się, że jest martwym grzesznikiem, więc co miałoby mu przeszkodzić w pochówku? Filip pogrzebał go w wodzie jako martwego grzesznika, co było obrazem śmierci i pogrzebu Chrystusa, uwielbionego zastępcy. Potem Etiopczyk został wynurzony z wody i ruszył w swoją drogę, radując się. Woda chrztu jest to obraz lub wyrażenie śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa. Pokazuje, jak Bóg patrzy na każdego wierzącego jako umarłego, pogrzebanego i zmartwychwstałego z Chrystusem. Tak mówi nam list do Rzymian, 6 rozdział od 1 do 10 wersetu. To daje pokój duszy, gdy raz zostanie zrozumiane. Osoba zwiedziona poglądem, że ma ulepszać starą naturę, ma w chrzcie wybawienie, gdy z radością poddaje się pogrzebaniu starego człowieka. Powtórzę. Osoba zwiedziona poglądem, że ma ulepszać starą naturę, ma wybawienie w chrzcie, gdy z radością poddaje się pogrzebaniu starego człowieka. Faktowi, że został on w pełni osądzony i uśmiercony w osobie Jezusa na krzyżu, umarły z Chrystusem, pogrzebany z Nim, zmartwychwstały z Nim.